wygramy wybory w Katowicach, wygramy na Śląsku, wygramy w Polsce. Decyzje dotyczące Śląska będą zapadały na Śląsku. Jeśli chodzi o Polskę, 82 miliardy tylko na tą transformację energetyczno-przemysłową dla Polski. 80 miliardów euro. Ja tutaj chcę powiedzieć, to oznacza i będzie oznaczało, jeśli będziemy my o tym decydować, że przytłaczająca część tej kwoty, tej niewyobrażalnej do tej pory rzeki pieniędzy, musi trafić tu, na Śląsk. I trafi tutaj. Ostatnio nam tu nie szło, wracając do tego, kto wygrywa wybory na Śląsku. Dwa razy przegraliśmy te wybory, ale dzisiaj wiemy, że przegraliśmy z powodu zdrady i oszustwa. W 2015 roku pani premier Szydło, pan prezydent Duda wmawiali tutaj Ślązakom, mieszkańcom naszego regionu, że ani jedna kopalnia nie będzie zamknięta i że górnictwo wstanie z kolan. Co się stało? Rekordowy import węgla, zamykane kopalnie. Najważniejsze słowa: decentralizacja, władza w ręce samorządów, przekazanie terenów kopalnianych, pogórniczych do samorządów celem dalszego rozwoju gospodarczego, a zapewnić ma to przeniesienie m.in. Ministerstwa Przemysłu właśnie na Śląsk plus odblokowanie środków unijnych. To są cztery filary tego, że na Śląsku damy radę. My potrzebujemy spokoju i partnera po stronie rządu. Potężne tereny są zablokowane przez spółkę restrukturyzacji kopalń, przez Polską Grupę Górniczą. No i tak naprawdę nie miałem na to pomysłu. Samorząd ma pomysł, chce sięgać po środki europejskie, ale podstawą jest własność. Bez własności nic nie zrobimy. Jesteśmy gotowi przyjmować te tereny, no i proponować nowe życie, nowe rozwiązania.